to powiedz nam jeszcze, komu kibicowałeś na finiszu Ekstraklasy, bo ty i jeden, i drugi klub, i Legia, i Lech gdzieś w tym kontekście często się wymieniały, te dwa kluby. No i na koniec wiemy, kto jest mistrzem, a ty gdzieś tam śledziłeś to w ogóle? Tak, śledziłem, nawet ostatnią kolejkę oglądałem, więc patrząc na to, co, która z drużyn mogłaby zdziałać w pucharach, no to jednak wydaje mi się, że Legia tutaj ma największe szanse i też nawet najwięcej może zdobyć, grając w Lidze Mistrzów, nie oszukujmy się, taka prawda jest, choć wiadomo, że Liga Europy czy Lech grając, no to też mam nadzieję, że awansuje do grupy, ale jednak Liga Mistrzów, no to mając to doświadczenie z poprzedniego sezonu, Legia tutaj ma większe szanse na osiągnięcie sukcesu, a nie ma co się oszukiwać, że jednak to dla polskiej piłki jest w tym momencie bardzo ważne. Choć wiadomo, że też kciuki mogą trzymać za Lecha Poznań, ale jednak tutaj chyba świadomość dobroci dla polskiej piłki jednak chyba byłem trochę bardziej po stronie drużyny, która po prostu ma większe szanse sportowo w tym momencie na zwojowanie Europy, miejmy nadzieję, w przyszłym sezonie. To jeszcze, Michał, po pierwsze, z czego się tak śmiałeś, jak Robert powiedział o Legii, a po drugie, a to powiedz może na pierwsze pytanie. Że oglądał. Całą kolejkę, już byłem zdziwiony, no ale cieszy, tak, że za granicą oglądają, w Polsce co się dzieje w Polsce. No po prostu polskie kanały były, tak.